Gaudentarium, czyli zestaw obrazów ruchomych o żywości umysłu, tudzież lekkości ducha plebanów, mnichów i mniszek traktujący. Mam na imię Juliusz. To imię przyjąłem po zmarłym ojcu Juliuszu Dzierwie, który był profesorem naszego seminarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tenże ojciec Juliusz zawsze właśnie w kieszeni coś miał, tak jak mamy te dwie kieszenie tutaj, to zawsze miał jakieś tam cukierki czy też jakieś inne obrazki. I pewnego dnia do Kalwarii przyjechała pani Violetta Villas i ta właśnie pani, idąc do Bazyliki, zatrzymała się przy tym ojcu Juliuszu, który zawsze miał taki sposób stania przy skrzynce na listy. Dlaczego on tam stał, to tak naprawdę nie wiem, ale to było takie jego ulubione miejsce, przy którym się zatrzymywał i kiedy ta pani Villas właśnie wchodziła do Bazyliki, on ją zatrzymał i tak jej właśnie masz, dał jej cukierka. I ta pani właśnie tak się jak gdyby nie wiedziała co powiedzieć, i, i, i zapytała go: ojca, a mogę ojca pocałować? A on mu wtedy powiedział: Tak, całuj, całuj. No i pani Wila właśnie za tego pocałowała. Będąc w Pniewach, jest to dom macierzystych sióstr Urszulanek. Byłyśmy w gronie kilkadziesiąt sióstr na rekolekcjach. I któregoś ranka wybieramy się do kaplicy. I patrzymy, idzie jedna z naszych współsióstr. Naszym strojem jest habit, nakrycie głowy, które nazywa się czepek. No i taka Urszulanka sobie wędruje, ubrana w habicie, krzyż na szyi. My wszystkie stajemy, niedowierzamy. Idzie sobie Urszulanka bez czepka na głowie, jak gdyby nigdy nic. Wychodząc z domu, po prostu zapomniała go założyć i mówimy siostro, jak siostra się ubrała. Ależ jak? No wszystko w porządku. A tu głowa odkryta i wędruje sobie do kaplicy. Przestrach? Uśmiech? Wróciła z powrotem, żeby dokończyć swojego ubierania.